Pani poseł Krystyna Szumilas, Koalicja Obywatelska, bardzo proszę o zadanie pytania. Tak, to jest projekt z głębokiej komuny, bo w komunie władza zastanawiała się, jak zideologizować szkołę i jak zabrać rodzicom władzę. Ten projekt zabiera rodzicom władzę. Zabiera rodzicom władzę, zabiera rodzicom prawo do decydowania, jakie zajęcia będą się odbywały w szkole dla ich dzieci. Państwo przez 8 lat próbowaliście zabrać rodzicom tą władzę, posłużyliście się waszymi radnymi, waszymi politykami po to, żeby pod pretekstem projektu obywatelskiego coś takiego wprowadzić. 1 000 000 podpisów rodziców za likwidacją, przeciwko likwidacji gimnazjów wyrzuciliście w błoto, ale wasz polityczny projekt rzuciliście na ostatnie posiedzenie Sejmu, dziękuję, żeby go przepchnąć. Pani poseł Monika Falej, klub Lewica, bardzo proszę. Do siebie pani mówi. Pani marszałek, Wysoka Izbo.